Następny prelegent. Andrzej Tucholski, czy jest tutaj z nami? Wszyscy na ciebie czekają, Andrzeju. Jest Andrzej Tucholski. Ja cię widziałem. Z drugiej strony wchodzi. Ja cię widziałem. Nie, no gdzie ty wchodzisz? Tutaj. W świat się kręci, ja środkiem. Cię widziałem. Ty znasz Łozowskiego. Super. I teraz opowiesz o tym. No właśnie, tutaj. Bo Andrzej sam napisał, że jemu nikt nie powiedział, że nie da się blogować o kulturze. Więc wyprowadź wszystkich z błędu. Wielkie brawa. Andrzej Tucholski. I mikrofon dla ciebie. To nie działa. A, działa. Dobrze. Cześć. To duży zaszczyt móc mówić teraz do was na mojej ulubionej konferencji. Moja prezentacja dla was, mam nadzieję, że to, co z niej wyniesiecie, to są dwa wnioski, więc popieram je trzema przykładami. Zabieram was najpierw w podróż w czasie do tyłu, do XIX wieku. Mamy sobie Wiedeń. Ten XIX-wieczny Wiedeń, choć jest bardzo ładnie portretowany w książkach, on jest trochę dramatyczny, jeśli chodzi o realia. W sensie, no wiecie, kanalizacja była dopiero w przedbiegach. I wielki bogacz, nazwijmy go tutaj wielkim bogaczem, który widzicie za moimi plecami, ma rubin i chce dać swojej żonie ten ogromny rubin najchętniej, żeby mogła go zawsze nosić na szyi, zawsze jak idą do filharmonii. I on idzie na najważniejszą wiedeńską ulicę, gdzie są najważniejsi jubilerzy świata, wchodzi do pierwszego, najbardziej znany jubiler na globie i mówi, proszę mi przewiercić ten rubin dla mojej żony. W tym momencie jubiler patrzy na ten rubin i mówi, niestety, proszę pana, nie mogę tego zrobić. No więc niezrażony bogacz wie, że ma dużo pieniędzy, wie, że da radę później. Idzie sobie dalej, idzie do drugiego gabinetu. Niestety, proszę pana, tego się nie da zrobić. No więc mija absolutnie cały dzień, w końcu ten wielki bogacz podchodzi do ostatniego gabinetu na ulicy. Ten gabinet jest już paskudny, klamka jest wyślizgana, on tam wchodzi. Daje obdrabanemu jubilerowi ten rubin i mówi, czy pan mi go przewierci na wylot, na łańcuszek dla mojej żony. Ten koleś mówi, moment, idzie na zaplecze, wraca z idealnie przewierconym rubinem. I w tym momencie ten bogacz się pyta, jak pan to zrobił? Wchodzę i oferuję miliony franków dla najlepszych jubilerów świata, oni mówią, że się nie da. Na co w tym momencie ten jubiler powiedział, że ale hola, ja tego nie zrobiłem. Ja to zaniosłem mojemu lekko przygłupawemu pomocnikowi, on nie wiedział, że się nie da. W tym momencie zabieram was w drugą podróż. Mój kliker też nie działa. To jest chyba przywilej tej imprezy. No trudno. A zabieram was w drugą podróż w czasie. Druga podróż w czasie to jest 2010 rok. Jest kultura, ma wtedy jakieś 17-18 miesięcy i generalnie mojego bloga, early adopterami tak zwanymi mojego bloga byli tylko i wyłącznie moi rodzice i znajomi. Dziękuję, slajd ruszył i nawet do tego za mocno ruszył. Przepraszam. A early adopterami mojego bloga byli moi rodzice i paru znajomych z ogólniaka. A oni tylko to czytali, potem zaprosiłem parę osób, ten blog rósł dramatycznie, w waszą stronę będzie tak, dramatycznie powoli. Ja doszedłem do wniosku, że muszę pracować jeszcze ciężej. W 2009 roku, kiedy zakładałem jest kulturę, nie było czegoś takiego za bardzo jak blogowanie o kulturze. Nie w dużej skali, było dużo serwisów. Ja też nie miałem żadnego doświadczenia w blogowaniu, miałem doświadczenie w pracy w serwisie internetowym. A efekt był tego taki, że sobie ubzdurałem, że są pewne rzeczy, jak blogowanie o kulturze musi wyglądać. Ja blogowałem o kulturze w sposób, który ja uznawałem za rzeczowy, wyniesiony z serwisów. Merytoryczny, w ogóle najlepiej, żeby wyplenić w ogóle stamtąd autora, jakieś takie rzeczy. To dawało skutki, bo im pisałem więcej tekstów, tym bardziej się zażynałem, tym miałem odrobinkę wyższe te moje nieszczęsne wówczas statystyki, ale przerywam tę historię i do niej wrócę później. Mamy wreszcie dobry slajd. Zabieram was w trzecią podróż w czasie. To jest 54 rok. Na świecie Elvis Presley wypuszcza swój pierwszy singiel, a dzieci dostają swoje pierwsze szczepionki na polio. Gdzieś na globie w Polsce rusza pierwsza stacja UKF. Tak niby niedawno, a tak bardzo dawno temu. I w zachodniej cywilizacji do 6 maja 54 roku nikt nie przebiegł mili poniżej 4 minut. Wszyscy biegacze byli uczeni od dziecka, że nie da się przebiec mili poniżej 4 minut. Te dzieci były uczone, że jeśli chcesz biegać, wystukaj czas na 4-1. W sensie wtedy masz duże szanse na złoto. Po prostu 4 mile są niemożliwe. 6 maja Roger Bannister, którego widzicie teraz za mną, przebiegł mile w 3 minuty 59 i 6 sekundy. Zatrzymał tym w zasadzie wszystkie media wówczas, bo nawet ktoś się nie interesował sportem, wiedział, że Roger Bannister przekroczył coś, co nie zostało nigdy przekroczone w zachodniej cywilizacji. I teraz ciekawostka, na przełomie kolejnego roku kolejne 4 osoby przebiegły mile poniżej 4 minut. I wbrew pozorom nie nastąpił żaden nuklearny wyciek, że ludzie zaczęli mieć, nie wiem, 4 kopyta i biegać o wiele szybciej. Tylko zmienił się paradygmat. Bardzo się cieszę, że występuję po prezentacji Radka, bo on właśnie mówił o zmianie rzeczywistości. Ja też o tej zmianie rzeczywistości będę mówił. Mianowicie zmienił się paradygmat. Mówimy dzisiaj na to, zmienił się mindset. Roger Bannister pokazał światu, że można przebiec poniżej 4 minut mile. Zrobił to jako pierwszy, na przełomie roku pozdążyły za nim kolejne osoby. On był kozakiem, którego historię ja chcę, abyście wy wynieśli, bo on był uczony, że nie da się przebiec mili poniżej 4 minut. Wracamy teraz znowu do mojej tutaj osoby.
Jest kultura w 2011 roku zaczęła skyrocketować bardzo, bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o mój ruch, z bardzo prostego powodu. Ja bardzo się zdenerwowałem, że pracuję codziennie po 3 godziny, a daje to bardzo wymierne skutki, które niestety nie są tak bardzo ambitne, jak ja bym chciał. Przerwałem więc wszystkie moje plany dotyczące tego, jak chciałbym blogować i skupiłem się tylko o czym. Wybrałem sobie tę moją kulturę jako target. Przestałem absolutnie dbać o to, w jaki sposób ja sobie ubzdurałem, że powinno się blogować o kulturze. Zacząłem to robić w jakieś rzeczy, które w sumie dzisiaj mi się część nie podoba, ale jakby to nie jest istotne, bo zacząłem eksperymentować w sposób bardzo radykalny. I jest kultura trochę podrosła i nie wiem, czy wiecie, jak brzmiał pierwszy feedback, który dostałem od ludzi. Bo ja sobie tę stronkę po prostu prowadziłem, ją nadal po prostu prowadzę. Ja sobie siadam z herbatą i piszę notkę. Wtem, no okej, ten Google Analytics podskoczył i dostaję feedback od ludzi. Andrzej, nie wiedzieliśmy, że da się blogować o kulturze. W rankingu Kominka, pierwszym, w którym się pojawiłem, opinią Tomka było, że przez Andrzeja nie mogę już mówić na szkoleniach, że kultura jest nudna i nie da się o niej blogować. Mój znajomy, z którym się spotkałem po latach, któremu mówię, że bloguję, on mówi, że wiesz co, Andrzej, ja wiem, że blogujesz, nie? Bo tam trochę cię klikam na Facebooku, ale nie sądziłem, że ci się uda, bo nie da się blogować o kulturze w sposób zasięgowy i taki dosyć mocno zbudowany. I to jest jakby ta moja myśl dla was, połączona z tych dwóch rzeczy. Bardzo bym chciał, żeby żadna osoba, która próbuje czegokolwiek w sieci, a teraz znowu się czuję totalnym dzieckiem internetowym, bo zaczynam działać na YouTubie i staram się mieć w głowie te rzeczy, których się nauczyłem teraz przy pracy nad jest kulturą. Bardzo by było dobrze, żeby każdy twórca pamiętał o dwóch rzeczach, żeby nigdy nikogo nie słuchać w sposób dogmatywny, a zawsze słuchać w sposób inspirujący do eksperymentów, do wiecznych testów. Do czego zmierzam? To, co znowu się odwołam, powiedział Radek. Mianowicie jeszcze 2 lata temu vlogowanie w sposób popularny, szeroki na YouTubie o nauce było uznawane za puknij się w czoło. Z tego, co się dowiedziałem od ludzi, bo ja tego nie odbierałem w ogóle personalnie, blogowanie w sposób jakiś tam zasięgowy, szerszy o kulturze było odbierane jako puknij się w czoło. Ta konferencja jest przykładem. Ja pamiętam jeszcze 2 czy 3 lata temu opinię, że zrobienie dużej konferencji prospołecznej jest tematem stylu puknij się w czoło. Teraz z kolei jestem świadkiem dysput, że na przykład nie da się zasięgowo blogować o kulturze. Słyszę od ludzi, że nie da się w sposób charyzmatyczny, personalny blogować o technologiach. Słyszę też nadal, że nie da się blogować o kwestiach społecznych, bo to musi być nuda i musi mieć mało obrazków i generalnie są dane, a kto lubi dane. Mamy tutaj Michała Szafrańskiego, który pokazuje, że można blogować o danych, także wszyscy to czytają. Więc generalnie jakby każdy jeden kolejny dzień pokazuje, że da się coś zrobić. Co więcej, w 2013 roku, dzisiaj, mówi się o wiele więcej o blogosferze niż mówiło się w 2009. I w 2009 ja mogłem się uchować jako totalna, taki perfekcyjny ignorant na temat blogosfery, który się po prostu nie dowiedział, że nie można podobno blogować bardzo zasięgowo o kulturze. Niestety teraz my się tego dowiemy, bo prawie już większość osób czegoś spróbowała, ale pamiętajcie, że jeśli ktoś wam mówi, że się czegoś nie da zrobić, najprawdopodobniej jemu się nie udało. Bo osoba, która nie ma żadnego związku z tematem, nie ma zielonego pojęcia, czy to można zrobić, czy nie. To się dopiero pojawia jak jakiś tam aftermath po czymś, że komuś się nie udało. Dlatego kończąc, konkludując, cały czas widząc Rogera Barristera przez całą prezentację z tyłu, mam nadzieję, że zapamiętacie jakby te rzeczy, żeby nigdy nie słuchać nikogo w sposób dogmatywny, żeby zawsze słuchać wszystkich, jeśli chodzi o testy, bo my nie jesteśmy wielką marką samochodową. U nas spróbowanie totalnie radykalnego designu to nie jest 20 lat inwestowania miliardów. Możemy po prostu napisać notkę, która absolutnie nie pasuje do wszystkich. W najgorszym wypadku stali czytelnicy powiedzą, że no on już się skończył i główka niestety nie ta co kiedyś. No a hejterzy żeby mieli jakąś tam pożywkę, a w najlepszym wypadku odkryjemy nowy format, na którego no, nie umieliśmy się zdobyć od bardzo, bardzo wielu lat. Zapraszam do eksperymentów, zapraszam do zmiany paradygmatu, bo to działa. Dziękuję. Mam nadzieję, że coś się tu przyda. Andrzej Tucholski. Ja myślę, że się przyda. Andrzej powiedział, jak się bloguje o kulturze, nawet pięknie zostawił wyłączonego pilota. I Andrzej pięknie. Jest jedyną osobą, która zeskoczyła ze sceny. Tak bardzo jestem nonszalant. Powiedziałem, co miałem powiedzieć, że teraz skoczę.